My name is Frederick. Nazywam się Frederick Nordkumps. I'm from Mauritius. Pochodzę z Mauritiusa i pracuję w TPC w Tanzanii. Kieruję tutaj parkiem maszynowym i transportem. TPC wytwarza 100 tysięcy ton cukru rocznie. Nasze gospodarstwo ma 15 tysięcy hektarów, z czego około 8 tysięcy hektarów przypada na uprawę trzciny cukrowej. Całość wyprodukowanego cukru sprzedajemy w Tanzanii. Nasza plantacja jest całkiem duża. Zbiory trwają 9,5 miesiąca w roku. Wszystkie rośliny zbieramy ręcznie. Zakład pracuje 24 godziny na dobę. Również załadunek i transport trwa całą dobę. Największym wyzwaniem jest stworzenie dobrego zespołu gwarantującego wysoki poziom pracy. Wszystko zaczyna się od jakości trzciny cukrowej. Popełniony błąd na tym etapie powoduje definitywne pogorszenie jakości lub problemy w procesie wytwórczym. Jeżeli się nie uważa, jakość bardzo szybko spada. Trzeba stale pamiętać o pracy na wysokim poziomie. Podczas trwającej 2,5 miesiąca pory deszczowej zbiory są niemożliwe, w związku z czym przeprowadzamy wtedy prace konserwacyjne. Znalezienie wykwalifikowanych pracowników jest bardzo trudne, dlatego wiele czasu poświęcamy na szkolenia zawodowe. Wszystko jest bardzo daleko. Zdobycie części zamiennych, maszyn i tak dalej jest naprawdę trudne. Wybierając potencjalnych dostawców, kierujemy się dobrym serwisem. Dla nas najbardziej liczy się gwarancja serwisu na wysokim poziomie. Zatrudniamy 3000 osób, z czego 1500 jest zatrudnionych na stałe, a 1500 czasowo. Kieruję zespołem liczącym około 520 osób. Warunków panujących tutaj w Afryce w żaden sposób nie można porównać z europejskimi. Mój stosunek do pracowników jest bardzo dobry. Sądzę, że dobry szef musi umieć słuchać. Czasami naprawdę nie można komuś pomóc, ale można go wysłuchać i poświęcić mu swój czas. Moim zdaniem to się naprawdę liczy. TPC przypomina małą, niezależną wieś. Oferujemy możliwości nauki dzieciom oraz posiadamy własny szpital z opieką zdrowotną dla pracowników. Dobrze widzieć, jak kraj się rozwija. Sądzę, że to właśnie dlatego jesteśmy tutaj, aby umożliwić dalszy rozwój ludzi, naszego przedsiębiorstwa oraz otoczenia. Naprawdę dobrą robotę wykonuje się wtedy, gdy wszystko przebiega tak, jak trzeba, i to już za pierwszym razem. Kiedy udaje się rozwiązać złożony problem lub uporać się z trudną sytuacją, wtedy osiągamy nasz cel. Dorastałem na plantacji trzciny cukrowej. Po 10 latach spędzonych w Tanzanii czuję się tutaj jak w domu. Natura, bezkres, ludzie. Wszystko w Tanzanii jest imponujące. Dzisiaj mogę powiedzieć, chcę żyć tutaj tak długo, jak to możliwe. Yeah.